I can do anything. I can reach any goal today. I can do what I want. I can be what I want to be. Jedną z moich pasji jest ASG. Jeżdżę na rowerze górskim 15 lat. Pływam na windsurfingu już 6 sezon. Rower daje dużo więcej. Mogę wjechać gdzie chcę, mogę zobaczyć co chcę. Prowadzę bloga o filozofii minimalizmu. Pasjonuję się motoryzacją od nastolatka praktycznie. Zacząłem biegać 5 lat temu. Rower nie daje mi żadnych ograniczeń, a jeszcze dodatkowo pozwala mi walczyć z moimi słabościami. Pozwala zdobyć kondycję i siłę na to, żeby w pracy móc więcej, móc lepiej pracować. Raz na tydzień, albo i częściej, różnie się zdarzało, wyrwać się z domu, pojechać, odciąć się od wszystkiego, po prostu zapomnieć jak się nazywa i po prostu iść w ten las, iść w budynek, odreagowywać wszystkie stresy, wszystkie niepowodzenia, być zupełnie innym człowiekiem. Od niedawna startuję w biegach górskich. Pierwszy raz wystartowałem w zimowej bieszczadzkiej Dysze. Potem wystartowałem w Rzeźniczku, czyli 26 km przez Bieszczady. Zdjęcia robi mój mąż, który został poniekąd do tego zmuszony. A zdjęcia są po to, żeby urozmaicić mojego bloga, bo nie wszyscy lubią czytać. Bardzo lubię prędkość, lubię adrenalinę, lubię wyzwania. Nazywam się Paweł Józwik, jestem programistą, pracuję w dziale systemów ambulatoryjnych. Nazywam się Ewa Dziubińska, pracuję na stanowisku specjalista do spraw logistyki, specjalista do spraw IT. Nazywam się Michał Waślewski, jestem starszym analitykiem. Nazywam się Arek Rakiewicz, pracuję w CGM od 2 lat, w biurze projektów, jestem programistą. Nazywam się Agata, jestem kierownikiem działu wdrożeń w firmie CGM Polska i na co dzień zarządzam grupą osób, które wdrażają system CliniNet w szpitalach. Jeśli miałbym krótko powiedzieć o tym, co najbardziej podoba mi się w firmie CompuGroup Medical Polska, to że mogę pracować w największych projektach wdrożeń systemów informatycznych w służbie zdrowia w tym kraju i za granicą. Poznałam gro bardzo interesujących osób, z którymi rewelacyjnie mi się pracuje, więc nie ma to jak w poniedziałek iść z dobrym nastawieniem do pracy i cieszyć się, że się idzie do tej pracy. To jest główny powód, dla którego tutaj pracuję. Moja praca przede wszystkim daje mi zadowolenie na co dzień. Przy pracy z kodem, to jest główny atut tego. Następna, druga rzecz jest to rozwój z technologiami, które są używane. Jest zgodna z kierunkiem moich studiów, bo ja studiowałam informatykę w medycynie, więc idealnie się wpasowałam w profil. No i też spełnia moje ambicje, bo mogłam zostać kierownikiem, więc połechtało mnie to, że tak powiem. I właśnie również dlatego warto pracować w tej firmie, dlatego że pozwala się rozwijać, pozwala zdobywać nowe umiejętności, pozwala poznawać nowych ludzi. Myślę, że to są główne zalety. Moje wykształcenie zupełnie nie jest związane z branżą, jaką zajmuje się firma CompuGroup Medical Polska. Ukończyłem kulturoznawstwo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. Całą informatykę i zarządzanie służbą zdrowia poznałem w firmie CompuGroup Medical Polska, z czego jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony. CompuGroup Medical funkcjonuje w strukturach holdingowych na całym świecie. Na dzień dzisiejszy operujemy w 19 państwach, zatrudniając ponad 4200 pracowników. Oczywiście działamy w strukturach całego holdingu, przede wszystkim korzystając z możliwości transferu wiedzy. Zatrudniamy specjalistów różnego rodzaju, zarówno informatyków, programistów, menadżerów, nawet lekarzy. Nasza wiedza dzięki temu może być wykorzystywana w tych obszarach, które są niezbędne dla powstawania nowoczesnych produktów. Jak wiecie, zatrudniamy nie tylko pracowników, ale również pasjonatów. Są to ludzie, którzy potrafią poświęcić się pracy, ale równie dobrze realizować swoje pasje życiowe. W
fajnie jest pracować z takimi ludźmi. Jeżeli jesteś osobą ambitną, jeżeli jesteś kreatywny, jeżeli lubisz wyzwania i nowe, ciekawe projekty, to jest miejsce właśnie dla Ciebie. Przyjdź, poznajmy się osobiście.